Cześć, to Ligowa Polska, z tej strony Filip i w tym nagraniu kolejne podsumowanie tego, co działo się w ubiegłym tygodniu, jeżeli chodzi o generator zyskownych pozycji, czyli taką naszą grupę informacyjną, edukacyjną na Telegramie, na której to dzielimy się tym, co dzieje się u nas na rachunku, co dzieje się, jeżeli chodzi o otwieranie, modyfikowanie, zamykanie pozycji. No i mamy to zrobione tak sprytnie, że w momencie, kiedy my to robimy, ty otrzymujesz o tym dokładnie w tej samej sekundzie informacje. Tak to jest po prostu skonstruowane. Dowiesz się też, o jaką strategię jest oparte to rozwiązanie i jak otrzymać do niego dostęp totalnie za free. Także zapraszam Cię na ekran mojego komputera i lecimy z tematem. No i na wstępie bardzo ważna kwestia, czyli te rezultaty, które zobaczysz, musisz pamiętać o tym, że nie są gwarancją tego, że tak to będzie wyglądało w przyszłości, że te rezultaty są czymś powtarzalnym w takim stopniu bardzo, bardzo dokładnym. Tutaj zdarzają się zarówno te dobre wyniki, jak i te złe. Wszystkimi bez znaczenia, jaki był ten końcowy rezultat, się dzielimy transparentnie, co możesz zresztą zaobserwować na naszym kanale YouTube. Od ponad roku są prowadzone tego typu podsumowanie. Także coś, co musisz na pewno zapamiętać, to jest giełda, to jest rynek Forex, wiąże się to z ryzykiem utraty kapitału, na pewno rekomendujemy rozpoczęcie na rachunkach demonstracyjnych tak zwanych. No i masz tutaj podsumowanie ubiegłego tygodnia przed sobą dokładnie, czyli łączna ilość pipsów to 219,7, a jeżeli jesteś osobą totalnie początkującą, nie bardzo w ogóle wiesz, czym jest ten pips, nie bardzo Ciebie też to obchodzi, bo chcesz wiedzieć dokładnie, jak to wygląda w kwotach na przykład dolarowych, to za chwilę do tego przejdziemy. Natomiast zachęcam już teraz, bo jeżeli planujesz w ogóle i interesujesz się tym rynkiem, być może dopiero na niego trafiłeś, żeby uzupełnić sobie tę wiedzę. Dlatego też w prawym górnym rogu zamieszczam nagranie, w którym tłumaczę, czym są pipsy, w jaki sposób je obliczać, dzięki temu poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. A zakładam, że i tak gdzieś tam w tym kierunku będziesz podążać, jeżeli oglądasz to nagranie. Po prawej stronie przy dziennych rezultatach masz dokładnie od poniedziałku do piątku, od 5 do 9 kwietnia dokładnie rozpisane, ile pipsów w danym dniu zostało zrealizowane. Na taką wartość zostały zamknięte transakcje, a po lewej stronie masz natomiast screeny z platformy handlowej MetaTrader 4, gdzie dokładnie możesz zobaczyć, w jakim czasie zostały otwarte te pozycje, w jakim kierunku, czyli albo wzrostowym, albo spadkowym, jakiej wielkości była dana transakcja, na jakim instrumencie finansowym była rozgrywana, przy jakiej cenie została otwarta oraz też zamknięta. No i ten końcowy rezultat, albo plusowy, albo minusowy. Także wszystkie szczegóły możesz sobie zatrzymać nagranie i je przeanalizować. Nie ma z tym żadnego problemu, jeżeli oczywiście też wiesz, w jaki sposób to zrobić. Wracając do tych dolarów, o których wspomniałem konkretnie, chcesz wiedzieć, jak to wygląda w kontekście dolarowym, no to masz taką mini ściągę. To znaczy, jeżeli te transakcje, które widzisz przed sobą, które były zamknięte, jeżeli otwierałby się na 0,01 lota, to Twój rezultat końcowy w skali tygodnia wyniósłby niecałe 22 dolary. Jeżeli otwierałby się na 0,1 lota, byłoby to prawie 220 dolarów, a transakcje otwierane na jednym locie i zamknięte właśnie z taką ilością pipsów, to niecałe 2200 dolarów i to w skali tygodnia. Natomiast zaznaczam tutaj zawsze, że żeby otwierać transakcje o takiej wielkości, musisz mieć stosowny do tego kapitał. Nie może to być kapitał wielkości przykładowo 1000 dolarów czy nawet 5000 dolarów. Nie, to jest cały czas za mało, ponieważ tych pozycji jest więcej i musisz dostosować również tak ich wielkość, jak ich ilość do swojego kapitału. My taki przykładowy money management, takie zarządzanie tym pokazujemy oczywiście na naszej grupie, więc możesz też z tego skorzystać albo sobie to zmodyfikować na swoje własne potrzeby. No i teraz idąc dalej do kolejnego wątku, czyli o jaką strategię jest oparte te wyniki właściwie, to mówimy tu o strategii PSND. Skrót od prościej się nie da, nasza autorska strategia, która jest przekazywana w ramach tak zwanego rocznego mentoringu, w którym to przez rok czasu, przez 12 miesięcy, od podstaw totalnie, możesz być osobą od podstaw, prowadzimy Cię, można powiedzieć, za rękę, krok po kroku do tego, żeby na końcu, po tych 12 miesiącach, żebyś był osobą, która jest w stanie samodzielnie podejmować decyzje na rynku finansowym. Mało tego, z bardzo dobrym rezultatem. I strategia PSND jest jedną z kilku strategii, natomiast te rezultaty, o których dzisiaj rozmawiamy, są właśnie o nią oparte. Jest to taka flagowa pierwsza strategia, którą przekazujemy w ramach rocznego mentoringu. Szczegóły zresztą odnośnie tej strategii i jakby pierwszy krok, żeby zacząć się jej uczyć, znajdziesz w opisie tego nagrania. Najbliższe spotkanie online, wtorek, godzina 20.
tam pierwsze takie wskazówki, pierwsze założenia, jeżeli chodzi o tę strategię, będą przekazywane. Także jak najbardziej, jeżeli chcesz być dla siebie takim, jak to powiedziałem na samym początku, generatorem zyskownych pozycji, jeżeli chcesz sam tworzyć sobie okazję na rynku, to to jest najlepszy do tego krok. Natomiast my oczywiście na naszej grupie też takie informacje przekazujemy. Tak jak powiedziałem, link do takiej darmowej grupy też znajdziesz w opisie tego nagrania. No i obiecałem Tobie też, że pokażę, jak to wygląda od początku tego roku. Podsumowanie roku 2020 oczywiście też znajduje się na naszym kanale. Już nie będę go zamieszczać, jeżeli chcesz, jeżeli Tobie zależy, to na pewno go znajdziesz, na pewno się tego doszukasz. Natomiast od początku tego roku 2021 tak to wygląda, czyli mamy styczeń na 1625 pipsów, luty niecałe 2000 pipsów i marzec na 1505 pipsów. Łącznie 5130 pipsów od początku roku zrealizowane i z tego co widzę niecałe 200 transakcji. No dobrze, jeżeli chodzi o ten ostatni element, czyli jak otrzymać dostęp do tego rozwiązania totalnie za darmo, zasady są bardzo proste. Jeżeli pod tym nagraniem znajdzie się minimum 25 lajków, to spośród osób komentujących zostanie wybrana jedna, która dostanie dostęp do tego rozwiązania na cały miesiąc. Więc prosta sprawa. Skomentuj to nagranie, zostaw lajka poniżej, zostaw oczywiście subskrypcję, bo co tydzień pojawia się tego typu podsumowanie i na kolejnym podsumowaniu, jeżeli te warunki, o których powiedziałem, zostaną spełnione, to zostanie wybrana jedna z osób. Jeżeli nie zasubskrybujesz kanału, najprawdopodobniej nie dowiesz się o tym, że jest kolejne podsumowanie, więc bez sensu trochę by było to z Twojej strony, bo być może będziesz akurat tą osobą wybraną spośród komentarzy. Czego Ci życzę. Tyle jeżeli chodzi o to nagranie. Zaraz obok masz playlistę, która prowadzi do podstaw tradingu, także możesz czerpać pełnymi garściami, jeżeli chodzi o te nagrania. Zapraszam i do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!